Pani Agnieszka, także za chwileczkę już te piosenki Marii Kozłowskiej. Ale to co usłyszymy? Moi drodzy, będziemy słyszeć przepiękne właśnie piosenki, które nudzi i zna cała Polska. Nie wszyscy z was wiedzą, że pani Maria Koterbska bardzo utożsamiała się z Bielskiem Białą, w którym mieszkała, z którego pochodziła i które piosenki między innymi w Bielsku powstawały, właśnie słynne parasolki powstały dlatego, że w Bielsku dużo padało deszczu i na południu Polski był uznawany za miasto, w którym właśnie spadło największą ilość deszczu na metr kwadratowy i tak któregoś dnia, jak tak kropiło za oknem w tych bielskich kamieniczkach, powstał tekst do piosenku i parasolki, ale będą też do grającej szafy Grosik Wrzuć i inne wielkie hity wspaniałej bielszczanki Marii Koterbskiej, dziś o wykonaniu Agnieszki Dębińskiej i zespołu Pearl Band, ale o tych piosenkach w międzyczasie będzie wam opowiadać pani Małgorzata Chechłowska, dyrektor Bielskiego Centrum Kultury, także będziecie się więcej o nich dowiadywać, nie tylko o samych tekstach, ale przede wszystkim o historii powstawania tych pięknych piosenek, które mam nadzieję razem z Agnieszką tu zaśpiewacie, a jak nie znacie, to zatańcujecie i też to wszystko jakąś tą kulturę tu połączymy. Można się delikatnie tu pod sceną pokołysać, można poprzytulać, będzie też coś takiego bardziej pod nogiem, także kiedy tu mam chęci po tych kostkach kapkę buty zedrzeć, to śmiało też pójdźcie, wyskakujcie, nie bójcie się tego, rozkręćmy to tak, jak my to wczoraj rozkręcili. No bo wczoraj naprawdę na początku tak też jakoś i dość synnie, a po tym jak się dostroiliście odpowiednio, to bieda było skończyć. Możecie se ci, co mają skończone 18 roku, otworzyć plecaczki i wyciągnąć całą śliwę. Tak, żebyście pamiętali, jaką mam urlopy. Także bądźcie się dobrze, korzystajcie z tego, że jeszcze tu będziecie od do 10 będziecie tu bawić.